Chyba, rozdział 30. A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców bym nie przyjął, nawet na miejsce psów przy moim stadzie. Do czego by mi posłużyła siła ich rąk? Moc dawna odeszła od nich. Wyniszczeni nędzą i głodem, poszukiwali korzonków na pustyni od dawna bezludnej i opuszczonej. Zrywali malwej listki krzewów, korzeń janowca był ich pokarmem. Wypędzono ich ze społeczności, wołano za nimi jak za złodziejami. Musieli mieszkać w grotach budzących grozy, w jaskiniach pełnych prochu i skalnych szczelinach. Z krzaków słychać było ich krzyki, stłoczeni leżeli pod ostem. Także ich synowie są wyrodnym potomstwem bez imienia, biczem wypędza się ich z kraju. A teraz ja stałem się tematem ich pieśni, obrali mnie za przedmiot swoich rozmów, brzydzą się mną, stronią ode mnie. Nie wahają się pluć mi w twarz. Bóg rozluźnił mój łuk i mnie poniżył, więc przeciwko mnie rozpuścili języki. Zgraja stanęła po mojej prawej stronie, podcinają mi nogi, lecz torują sobie ścieżki własnej zagłady. Rozkopują moją drogę, pchają mnie do zguby, nikt ich nie powstrzymuje. Wdzierają się przez szeroki wyłom, napadają na mnie jak burza, ogarnęło mnie przerażenie, jakby wicher porwał moją godność. Moje szczęście przeminęło jak obłok. A teraz uchodzi ze mnie życie, zawładnęły mną dni nędzy. Nocą ból przeszywa mi kości, nie znam odpoczynku od moich zgryzot. Z całej siły pan chwycił mnie za ubranie, zgniata mnie jak brzeg tuniki, przewraca mnie w błoto, stałem się podobny do prochu i popiołu. Wzywam ciebie, a ty mi odpowiadasz. Stoję, twój wzrok mnie przenika. Postępujesz ze mną okrutnie, prześladujesz mnie mocną ręką, unosisz mnie, aby mnie wiatr porwał, straszysz mnie hukiem gromu. Wiem, że chcesz mnie zwrócić ku śmierci do domu, gdzie się gromadzi wszystko, co żyło. Przecież nie podnosiłem ręki na ginącego, kiedy upadał, wzywał pomocy. Czy nie płakałem nad tym, którego dni były ciężkie? Moja dusza współczuła ubogiemu. Oczekiwałem dobra, tymczasem zło przyszło. Wypatrywałem światła, a nadeszła ciemność. Moje wnętrzności nieustannie się burzą, Nadeszły dla mnie dni nędzy. Chodzę z czerniały, ale nie od słońca. Podnoszę się na zgromadzeniu i wołam o pomoc. Stałem się bratem szakali, jestem towarzyszem strusi. Skóra poczerniała na mnie, Moje kości są spalone od gorączki. Cytra moja dźwięczy żałobną pieśnią I mój flet zawodzi żałośnie. Kochani, mamy w tym rozdziale taki, jakby, kontrast zrobiony w porównaniu do tego, co było rozdział wcześniej. On tam się chwalił, albo raczej był szczęśliwy tym, jakie piękne życie kiedyś wiódł. No a teraz właśnie, kiedy jego los się pogorszył, kiedy jego los upadł, no to nagle rzucili się też na niego wszyscy, którzy kiedyś byli, no właśnie, jakoś tam pod nim byli źli, yy, którzy teraz wykorzystują tą jego sytuację, żeby się jakby, no właśnie, wyżyć na nim. Kanie, zobaczcie, to jest taka postawa, która nam się często zdarza, nie. nie jak komuś się noga powinie, Nie wiem, czytamy w gazetach, o jakimś tam, kto nie wiem, został złapany na jakimś skandalu, albo coś tam się wydarzyło i kto co stawia tego czeka złym świetle. I to pomijam, bo akurat w tym wypadku Hiob jest niewinny, ale nawet gdy ktoś jest winny, nie Kochani, nic nam nie daje prawa wtedy, kiedy jemu się noga powinna do takiego wyżycia się, nie? Do takiej satysfakcji. A dobrze mu tak, nie? Tym bardziej właśnie, jeżeli ktoś kiedyś był na jakimś piedestale i potem spada, to my tym bardziej mamy taką, mam wrażenie, taką chęć, żeby tak mu jeszcze dokopać. Żeby pokazać, o proszę. Jakby, no, im większy upadek, tym większa satysfakcja w wielu ludziach, nie? Koni bardzo, bardzo warto się wystrzegać takiego podejścia do drugiego człowieka. Jasne, możemy sobie oczywiście mówić, że on, on był zawsze fałszywy, a teraz wyszło. Bo najaw, że jest fałszywy, nie? Uwaga, ale może się okazać tak, jak w wypadku Hioba, że wcale tak nie było. Zresztą nie my jesteśmy od tego, żeby to osądzać, kochani. A nawet jeżeli ktoś rzeczywiście upadł i upadł w swoim grzechu, w swoim, nie wiem, jakimś złu, to my, jako chrześcijanie, i tak mamy kochać. Tak, nazywać zło po imieniu, ale mamy kochać, a nie poniżać człowieka przez jego upadek. To nie warto sobie o tym, o tym myśleć.